W Polsce żyjemy w takim kraju, że można mówić wszystko, można wszystkich opluć. Winiarni La Bodega na warszawskim Nowym Świecie. Goszczę dzisiaj Arkadiusza Onyszko, byłego bramkarza, byłego celebrytę. Nie wiem, jak mam Ciebie teraz przedstawiać. Dzień dobry przede wszystkim. Celebrytą nigdy nie byłem, ale bramkarzem kiedyś byłem. No, z tym celebrytą to tak nie do końca chyba, bo w pewnym momencie mówiło się i pisało dużo o Tobie. W tabloidach. W tabloidach? Tak. No, Super wiem, Express Fact. To tam pisano się przy jakichś tam, nie wiem, jeżeli pamiętam, sprawa z panem Józefem Wojciechowskim. Czy może sprawa mojej książki, ale nigdy się nie czułem jakimś celebrytą. Do książki jeszcze wrócimy, natomiast zaczniemy właśnie od Wojciechowskiego, bo wiem, że za kilka godzin masz spotkanie w PZPN-ie a propos Twojego kontraktu z Polonią Warszawa. Jak to w tej chwili wygląda? Znaczy, wygląda to tak, że jest nowy właściciel, przejął te wszystkie zobowiązania, nowy prezes, nowy właściciel Polonii Warszawa, pan Król. I tak naprawdę z Wojciechowskim już nic nie mam żadnej styczności. Szkoda, bo fajnie by było z nim wygrać. Ale niestety zdezerterował i zszedł z tego statku. Różnie się wypowiadałeś o Józefie Wojciechowskim i o Polonii Warszawa. A jak byś opowiedział nam tę historię dzisiaj z perspektywy czasu jeszcze raz? Dalej patrzysz na ten klub jak na klub, który Ciebie oszukał? Znaczy nie oszuka. Ja uważam, że taki człowiek jak pan Józef Wojciechowski nigdy nie powinien w ogóle mieć żadnego klubu. Nie powinien prowadzić żadnego klubu, bo się po pierwsze na tym nie zna. I obraża ludzi, robi złą atmosferę w środowisku piłkarskim. Nie? Ja od razu mówię, że taki pan Józef Wojciechowski, jakby istniał na przykład w Danii, w Niemczech czy w Anglii, te wszystkie kontrakty, które podpisał, zapłaciłby co do złotówki. Nie? Nie byłoby takiej możliwości. No dobra, ale ty też w pewnym momencie uwierzyłeś w to, że gdzieś tam poniesie ciebie ten wiatr tutaj warszawski do góry i podpisałeś kontrakt. Ja powiem szczerze, że ja patrzę to z perspektywy Zachodu. Ja widziałem, jak na Zachodzie ludzie podchodzą do pewnych spraw. I ja miałem 36 lat. I nie oszukuję się, że ja wybrałem wariant finansowy. Ja dostałem największe pieniądze w Polonii Warszawa. Ja już mając 36 lat nie myślałem na tym, że będę robił karierę reprezentacyjną. To było 50 tysięcy miesięcznie? Tak, czy będę robił karierę reprezentacyjną, czy będę, jak to się nazywa, czy będę grał nagle, zdobywał Mistrzostwa Polski. Ja po prostu podszedłem, mówię, mam 33 lat, może mam 2 lata do końca swojej kariery, muszę zarobić jeszcze sobie jakieś pieniądze fajne na emeryturę. I tak to do tego podszedłem. Mam to gdzieś, co ludzie jak uważają, że ja dla pieniędzy poszedłem. To jest moje życie, moja rodzina i ja muszę gdzieś tam sobie do garka potem włożyć, jak skończę karierę i coś czym się muszę zajmować. Także ja to mówię szczerze i nie ukrywam absolutnie. No ale Polonia Ciebie oszukała czy nie? Wróćmy do mojego pytania. Nie oszukała mnie. Nie oszukała mnie, po prostu przestała mi płacić pieniądze, mając ważny kontrakt. Dlatego się teraz sądzimy. Ja uważam, że kontrakt był ważny i powinien dostać te pieniądze. Czyli nie możemy tego nazwać oszustwem? Bo skoro się zobowiązują do czegoś, no to powinni się z tego wywiązać. Skoro ktoś podpisuje kontrakt prawnie i podpisał ze mną kontrakt na 2 lata i po 3 miesiące przestał mi płacić, a kontrakt cały czas leciał i dopiero ten kontrakt został rozwiązany na 1,5 roku przed, no to te 1,5 roku powinien zapłacić. Nie? Polonia w pewnym momencie mówiła ustami chyba rzecznika, jeśli się nie mylę. A jeśli się mylę, to przepraszam, ale na pewno ludzie Polonii tak się wypowiadali, że ty przez to, że zachorowałeś, to byłeś temu klubowi niepotrzebny, zbędny. To jest, mamy teraz taką podobną sytuację z Markiem Saganowskim. Równie dobrze też Legia teraz może powiedzieć, zostaliśmy oszukani, bo nagle wyszła jakaś choroba Marka serca. Nie? Też mógł to gdzieś zataić czy coś. Nie? A Legia inaczej podchodzi. Nawet zawodnicy z drużyny wychodzą w koszulkach, mówią: Marek, jesteśmy z tobą. Klub podejrzewam, że go też w jakiś sposób wspiera. A z Wojciechowskim było całkiem inaczej. No, co można wymagać od człowieka, który buduje domy. No, nigdy w życiu piłki nie kopnął. Nie? To nagle się wziął za prezesurę, bo miał może jakiś kaprys, bo miał dużo pieniędzy. I nagle się wziął za prezesowanie i było widać. Po 2 meczach zmieniał trenerów, obrażał, wchodził do szatni. W takich warunkach się nie da prowadzić drużyny. Widzimy teraz efekty tego. Odszedł, ta Polonia zaczęła grać. Zawodnicy, którzy u niego nie mieli miejsca, czy w ogóle nie grali, wystrzelili do przodu. Mamy taki przykład tego Wszołka. On za Wojciechowskiego to w ogóle nie grał, nie? A teraz jest zawodnikiem, na którym można zarobić największe pieniądze i za moment podpisze kontrakt w dobrym zachodnim klubie, nie? Także ja to tak patrzę trochę
Ja całą swoją piłkarską karierę taką profesjonalną spędziłem za granicą. W klubie, gdzie jest poukładane, są, nigdy nie ma zaległości finansowych, płaci się pensję na czas. I nagle nie ma takich ludzi jak pan Wojciechowski w klubie, że na przykład źle mówią na swoich zawodników. To jest po prostu niedopuszczalne. Nie? To kibice by na to nie pozwolili. Nie? U nas w Polsce żyjemy w takim kraju, że można mówić wszystko, można wszystkich opluć, opisać ich. A w Danii nie można? Sam mówiłeś, że o tobie krzyczeli w Danii. Jedyny Polak. Moja matka to dziwka, a moją żonę przeleciał każdy kibic. No. To ten. To w Danii też takie rzeczy się zdarzają. To kibice krzyczeli Brøndby Kopenhagen. No. To prawda, to prawda. Nie? Także nie wszędzie jest idealnie. Ja powiem szczerze, że jakby to jakaś była osoba prywatna, ale to trzeba wyróżnić. Nie? Ja na przykład nie mam wpływu na to, co krzyczą tam, nie wiem, 4000 kibiców Brøndby, bo jeżeli by to jakiś powiedział, nie wiem, jakaś osoba publicznie i w gazetach, no to by miał sprawę sądową i podejrzewam, żeby przegrał za niesławienie. Nie? Ale to, że tam kibice krzyczą, no to ja na to jakoś nie mam wpływu, nic na to nie poradzę. No samo, A było ci tak po ludzku smutno po prostu, że Polonia Warszawa się od ciebie odsunęła w tym chyba najtrudniejszym momencie twojego życia? No tak, no to jest smutne, no bo przecież, kurczę, wiadomo, już pomijając to, że nie gram w piłkę, że moja kariera w ciągu jednego dnia byłem profesjonalnym zawodnikiem, okazało się, że na drugi dzień jest koniec ze wszystkim. Nie ma piłki, jesteś poważnie chory i tak naprawdę jest to choroba śmiertelna, na którą ludzie umierają, nie? Także no jest to smutne. No, ale powtarzam, no, zabrał się za piłkę człowiek, który nie ma pojęcia o piłce nożnej, nie? I ja podejrzewam, że taki człowiek w ogóle nie powinien prowadzić jakikolwiek klubu. Ale wiesz, u nas jest bieda, przychodzi człowiek z pieniędzmi, zaoferuje ci 50 tysięcy, 60 tysięcy miesięcznie. No to też trzeba zrozumieć, że ludzie idą, bo chcą zarobić. Nie? Ja tylko mówię, że ten człowiek jakby prowadził klub w Anglii, w Stanach, czy gdzieś on tam mieszkał, nie? Wszystkie kontrakty, które podpisał, zapłaciłby sobie do złotówki. Nie? Mówisz o swojej chorobie. Też chwilę chciałem o niej powiedzieć, ale też nie chciałbym, żeby to był motyw przewodni naszej dzisiejszej rozmowy i naszego spotkania. W jednym z wywiadów powiedziałeś, niektórzy myśleli, że ja umarłem. To była bardzo ciężka choroba, ale też powiedziałeś, że wrócisz do piłki, do grania w piłkę. Wiesz, ja się tak za bardzo łatwo nie poddaję. Nie? Ja jestem bardzo ambitny i zawsze jakoś tak widzę te zawsze światełko w tunelu. I taką miałem nadzieję. Ja dowiedziawszy się, że mam tą chorobę i musi być przeszczep nerki, od razu zacząłem działać. No, szukałem dawcy. Nie? Miał być to mój brat. Pechowo okazało się, że nie może on być i nikt nawet nie wiedział. No, okazało się, że jedna nerka się jemu nie wytworzyła w ogóle. Nie można wziąć. Później twój ojciec. Potem mój ojciec też okazało się, że jakieś tam ma problemy, że te nerki też nie można mu dać. I był wujek. Nie? Wujek już doszło do tego, że za godzinę miałem mieć operację. A jeszcze zrobili mu operację, jeszcze zrobili mu badanie echo serca czy coś tego. I wyszło, że coś w tym echo nie za bardzo, jakiś tam ten zły wynik wyszedł. I nas cofnęli. Nie? No to wiesz, no. Potem podcięto wszystkie gałęzie, na których siedziałem, to zostały podcięte. No i spadłem, tak szczerze mówiąc, na ziemię. I wyszło na to, że już nie chciałem przez to przechodzić absolutnie. I nie znalazł się dawca i musiałem się poddać. Nie? Także jeżeli chodzi o piłkę, bo tak normalnie w życiu prywatnym, to się nie poddałem, ja normalnie żyję. A jak dzisiaj? Jaki jest stan twojego zdrowia? Jak się czujesz? Ja się czuję super. Świetnie się czuję. Dializuję się. Jakbyś nie wiedział, że jestem chory, to byś nigdy nie powiedział, że jestem chory. Nie? Tak? Ja normalnie żyję, jestem nastawiony pozytywnie. To, że chodzę na dializy, no to jest to tylko dlatego, że muszę, bo jeżeli bym się nie wydializował, to bym umarł. A tak wszystko tak jest okej. Okay. Normalnie mam rodzinę, teraz niedawno mi się urodził syn, także wszystko jest super. Jeżeli ktoś mówi, gdyby nie głupie wypowiedzi Zbigniewa Ziobry z czasów, kiedy on był ministrem sprawiedliwości a propos transplantacji i tak dalej, to pewnie ten dawca by się znalazł albo byłoby łatwiej. Podpisałbyś się pod tym stwierdzeniem, bo wiem, że jednocześnie byłeś wielkim fanem byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego z obozu Prawa i Sprawiedliwości. Ja się powiem szczerze, że w tych czasach nie było mnie w kraju, także ja nie wiem, co się wtedy wydarzyło z tym. Znaczy, tam chodziło o sytuację z lekarzem, który robił przeszczepy, a później było oskarżany o korupcję, o to, że tam ktoś przez niego umarł. Ja nie mam pojęcia. I ale procent tych przeszczepów w Polsce natychmiast spadł. To jest trochę nieprawda. Ja uważam, że system, jeżeli chodzi o przeszczepy nerek, o dawców żywych, jest zły w Polsce. Nie? Ja uważam, że jest to. Ja sam doświadczyłem tego, że nawet jak przyprowadzasz dawcę żywego, to to lekarze robią potworne problemy i się wszystkiego próbują doszukać, żeby tylko tego przeszczepu nie wziąć. Nie? Takie ja miałem odczucie, przynajmniej ja.
nie wiem jak inni, ale ja się wcale nie dziwię, że jest mało przeszczepów od dawców żywych i będzie ich mało, bo lekarze podchodzą do tego bardzo źle. Nie, to nie jest tak prosto oddać, nawet jak masz koło z rodziny i chcesz młode, to jest 3 miesiące badań różnego rodzaju. Ja sądzę, że te badania można wykonać maksymalnie w 2 tygodnie, nie, nie trzeba tyle. Nie? I taki młody chłopak, na przykład jak ja, może od razu się przeszczepić, może od razu wrócić do normalnego życia. Nie musi państwo cię utrzymywać i płacić za twoje dializy czy za inne rzeczy, bo możesz się przeszczepić, normalnie żyć. Nie? No, ale to mówię, to ja się teraz poczuwam do winy. Nie? Uważam, że zrobiłem źle i nie powinienem tak powiedzieć. Nie? Partnerem programu jest portal weszło.com. Partnerem programu jest portal weszło.com. O tej twojej chorobie i o tym, że kolejny dawca, mówiąc brzydko, odpadał, o tym mówiła cała Polska, też za sprawą tego, że pisały o tym gazety. Tobie się to podobało, że te gazety o tym piszą? Ty byłeś odcięty od tego? Czy jak to wyglądało? Bo wiesz, leżysz w szpitalu, jesteś chory, walczysz o życie, a tu nagle cała Polska tym żyje. Ja wiem, czy tak żyła. Super Express fakt o tym pisał. Ja nie podchodzę do tego tak, że ja byłem aż tak interesującą osobą, że nagle cała Polska nie spała po nocach i myślała, że Arek Onyszko nie dostał nerki czy coś. Aż tak to chyba nie było. No ale media wchodziły w tę twoją chorobę. Tak, jeżeli ktoś zadzwonił, ja nigdy nie robiłem problemów. Ja uważam, że jeżeli się jest jakąś osobą, nie tak jak byłem piłkarzem, ja nigdy nie stroniłem od redaktorów. Ja w Danii zawsze byłem do dyspozycji, nigdy nie odmówiłem żadnego wywiadu, bo uważam, że to był też w jakimś stopniu moja promocja i też mój obowiązek, żeby rozmawiać. Nie? Tak to jest tam przynajmniej odbierane. U nas w Polsce troszeczkę inaczej. Piłkarze tak raczej nie za bardzo chcą. Nieufnie podchodzą do redaktorów, a ja uważam, że to jest złe. Nie? Ja uważam, że to jest ich życie, bo redaktorzy mogą go wypromować, a też mogą go w jakiś sposób zniszczyć. To są zawsze dwie strony medalu, nie? Ale uważam, że nie powinni stronić. Uważam, że kluby powinny wymagać od swoich zawodników, żeby za każdym razem się zgadzały na wywiady. Mówi, że w Polsce jest różnie, że w Polsce czasem żyje się ciężko, że w Polsce są różni ludzie, a w Danii, wyobrażasz sobie dzisiaj życie swoje w Danii? Jak najbardziej. Tak? Powiem ci, że tak szczerze... Robotę byś znalazł? Teraz tak, bo to wiesz, po jakimś czasie zapominają ludzie o pewnych rzeczach, nie? Ja byłem świetnym bramkarzem tam. Ja byłem uznawany co roku za jednego z najlepszych bramkarzy. Też zostałeś wybrany chyba najbardziej niezawodnym bramkarzem dekady, tak? Tak. Bo mało meczów odpuściłeś. Dokładnie. I też zostałem pierwszy raz w historii Ligi Duńskiej wybrany... Wszystko wiem, ale ja mówię o tej książce, którą wydałeś. No, ale Polak, czyli pierwszy Polak. Polak, różnie to jest tłumaczone na polski. Po polsku ona się nie pojawiła, ta książka. No i tam Duńczycy trochę się obrazili na ciebie. Nie da się ukryć, to wyrzucili ciebie z klubu. Obrazili się za wypowiedź o tym, że powiedziałem, że nienawidzę gej, nie? Co powiem ci, że z perspektywy czasu uważam, że było niestosowne, jeżeli chodzi o moją osobę. Nie wolno powiedzieć, że kogoś się nienawidzi. Nie? Można powiedzieć, że kogoś nie lubisz, nie tolerujesz, ale nie wolno mówić, że kogoś nienawidzisz. Ja akurat, wiesz, ten mój klub, w którym ja grałem, współpracował z różnymi 50 małymi klubami, gdzie się tam dzieci wychowywały i oni uznali, że moja osoba nie jest dobrą promocją klubu. A po co w ogóle w tej książce piłkarz, znakomity bramkarz pisze o gejach, o pedałach i tak dalej? Nienawidzę gejów. Wiesz co, bo nienawidzę tak, homoseksualistów. Się, bo tak, to jest troszeczkę, w Danii jest jeszcze bardziej to rozwinięty ten, wiesz, homoseksualizm, nie? Tam jest taki, wiesz... No widać to bardziej na ulicach Kopenhagi niż Warszawy. No i to tak mnie troszeczkę, wiesz, ja chłopak przyjechał z Polski, gdzie to taki lepiej nie mówić, że coś takiego jest, a tam wszyscy, wiesz, to chodzą otwarcie, całują się na ulicach otwarcie i wiesz, mnie to strasznie tak uderzyło, nie? I uważałem, że to jest złe, uważałem, że to jest niepotrzebne nikomu, żeby to oglądać, żeby dwóch mężczyzn schodziło za rękę, się całowało i powiedziałem to. Mhm. Żałujesz tego? Czy nie? Czy za dużo powiedziałem teraz? Ja nie, żałuję, że to tak obrałem słowa, że powiedziałem, że nienawidzę. Powiedziałem, że nie lubię. O, mogłem powiedzieć tak, że nie lubię, a nie musiałem powiedzieć, że nienawidzę. Nie? Powiem ci, że tam... Tutaj też w Warszawie jest też wielu gej, ale jakoś tak ja nie miałem problemu tutaj w tym... Jeżeli chodzi z tym środowiskiem, nigdy nie odczułem jakiejś takiej, wiesz, złej chemii z ich strony. Tak, mam być szczery, nie? To są też... No ale była taka sprawa, kiedy podpisywałeś chyba kontrakt, czy miałeś podpisać kontrakt z Odrą, to pan Robert Biedroń, dziś poseł na Sejm RP, miał interweniować w PZPN.
podobno. No, tak, dochodziły do ciebie te sygnały. Nie, no to widocznie, no, widocznie musiał się jakoś chyba wypromować czy coś, żeby zaistnieć w telewizji, żeby coś tam powiedzieć. I tak dostałem pracę i tak nic nie zrobił i tak. I grałem normalnie. I... No teraz jest posłem. Tak, no to widocznie może mu to jakoś pomogło, nie? No widocznie tak. Najprawdopodobniej chciał sobie zrobić też reklamę. Mówisz o tym, że Polska z jednej strony jest dziwnym krajem katolickim, ale ty też tym katolikiem jesteś, co podkreślasz za każdym razem, prawda? Ja troszeczkę nie rozumiem tej takiej nienawiści, nie? Że... Ale sam powiedziałeś, że nienawidzisz gejów, no to... No, ale to mówię, to ja się teraz poczuwam do winy, nie? Uważam, że zrobiłem źle i nie powinienem tak powiedzieć, nie? No to od razu się przyznaję, nie? To też trzeba mieć odwagę się przyznać do błędów, nie? Ja nie wiem, skąd się bierze ta nienawiść w Polsce. Myślę, że bierze się z biedy. Że ludzie patrzą, że niektórym się dobrze żyje, niektórzy nic nie mają. Powinno być tak, że nie powinno być takie, że jest tak jakoś tak pomiędzy, nie? Tak powinno być w Polsce, ale nie wiem, no, nie mam pojęcia. Nieraz słuchasz gdzieś tego Radia Maryja czy coś na YouTube, czy coś, jakie tam są teksty, jeżeli chodzi o... To jak to jest, że jednocześnie śmiejesz się z Radia Maryja? I byłeś wielkim zwolennikiem Lecha Kaczyńskiego. Ja się nie śmieję z Radia Maryja, ja się śmieję. Ja tylko mówię, że mi się nie podoba, że tam też ludzie, którzy gdzieś tam są bardzo wierzący, nawołują do jakiejś tam nienawiści, do jakichś tam grup etnicznych. I uważam, że tak nie powinno. Powinno się drugą osobę zawsze szanować i do tej drugiej osoby odzywać z szacunkiem. Nie? Dobra, zostawmy Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci. W tej książce Fucking Polak pisałeś też o dziennikarkach. Że większość z nich to głupie blondynki. Wiesz, to ja ci coś powiem, to tak wszystko było ujęte, ja teraz tak z perspektywy czasu patrzę, że to tak było ujęte trochę, wiesz, jak ktoś powiedział mi... Ale pisałeś to też pewnie pod publikę i po to, żeby tę książkę lepiej sprzedać. Nie, ja coś powiem. Ja tego nie pisałem, to ktoś ze mną pisał. No okej, okay, ale opowiadałeś. Ja opowiadałem, ale to jest tak, że jak na przykład coś powiesz, jak ja powiedziałem na przykład nienawidzę po duńsku, dla mnie to nie było takiego, nie miało to takiego wyrazu, jakbym na przykład to powiedział po polsku, rozumiesz, nie? Zawsze to jest trochę, to jest taki drugi język, nie? Tak mówisz, ale sam tytuł, Fucking Polak, no już nie jest... Ale jeżeli chodzi o tytuł Fucking Polak, to na pewno to było zrobione, bo to robili ludzie, którzy się tym zajmowali na co dzień, zawodowo, nie? Czyli oni doskonale wiedzieli, co się sprzeda. Druga sprawa, że Fucking Polak powstał dlatego, że grając na przykład w Danii, na przykład na takim stadionie jak Brøndby, krzyczeli na mnie, ty Fucking Polak, nie? Ty pierdolony Polaku. No i taki i się spytał mnie, czy mi odpowiada ten tytuł. Ja mówię, że jasne, że mi odpowiada, nie? Uważałem, ale książka jako książka jest pokazana w świetle takim, że Polacy to jest bardzo dobry naród, nie? Że to taki silny i bardzo dumny. To absolutnie nie miało nic znaczenia, że my Polacy to jesteśmy pieprzonymi Polakami, a to wręcz odwrotnie to miało tak pozytywny wyraz, nie? No ale do Polski tak naprawdę to przebiły się te fragmenty, o których ja teraz mówię. Tak, no ale to wiadomo, że... Książka po polsku się nie pokazała. O czym my w Polsce możemy pisać? O tragediach, że jakiś, nie wiem... O tym, że biłeś żonę. Że matka, że... No to też, wiesz... Ja już nie będę tej sprawy komentował, bo to było już tyle lat temu. No wiem, ale pytasz o czym, no to ja mam tutaj artykuły o tobie, no to między innymi o tym, że biłeś żonę. To jest cała saga, serial w gazetach. To jest też nieprawda, bo jak ja bym zbił żonę, to tak jak... jak on się nazywa... Rihanna z kimś, ty była z Bobby Brownem. Nie tak. Z Bobby Brownem, tylko z kim? Z kim ona była? Chris Brown. Z Chris Brownem, nie? To jak ja bym pobił, to ja sobie nie wyobrażam, żeby na przykład nie było zdjęć pobitej mojej żony w gazetach. Tego prasa by sobie raczej... No co ty, a ja mam twoją wypowiedź z Super Expressu. Owszem, uderzyłem żonę, targałem ją za włosy, ale ani nie używałem pięści, ani jej nie kopałem. Gdyby tak było, to skończyłaby w szpitalu, a nie z lekko podbitym okiem. No, też trzeba było zobaczyć, co ona robiła, jeżeli chodzi o moją osobę. Nie? Z jednej strony mówisz, że nie biłeś, nigdy nie stosowałeś przemocy, a potem jest wypowiedź, wiesz, że jednak tak. To zależy. Nie chcę w to wchodzić, bo gówno mnie to obchodzi, szczerze powiedziawszy, ale już tak mówisz, że nie uderzyłeś, no to ja mam twoją wypowiedź, że jednak tak. Ale jak uderzyłem? Owszem, uderzyłem żonę. Targałem ją za włosy. Twoja wypowiedź. To targanie za włosy to jest uderzenie? Owszem, uderzyłem żonę, no jeszcze raz ci cytuję. Nie powiedziałem uderzyłem, tylko targałem za włosy, nie? Pytanie. Dobra. Przypomnijmy fakty. Jesteś w separacji z żoną, pobiłeś się 22 marca w jej własnym domu w Odense, tuż przed wyjazdem na mecz. Pytanie dziennikarza Super Expressu. Super Express. Aha, tak. No, to ja nie przypominam sobie, żebym takie wywiady dawał. Nie przypominasz sobie, że dałeś wypowiedź? Nie. Owszem, uderzyłem żonę, targałem ją za włosy? To może tam ktoś... Oczywiście to pewne rzeczy są też dopisywane, jeżeli chodzi o takie Piotr sprawy. Koźmiński.
przeprowadził ten wywiad. Poważny dziennikarz. No to dobrze, no to, ty wszystko wiesz, że to jest super. Nie, ja wiele rzeczy nie wierzę, dlatego zaprosiłem ciebie, żeby też zapytać o to. Dokładnie, dokładnie. Czyli ty uważasz, że takiej wypowiedzi nie dałeś? Nie, nie. Dobra. W Polsce mówiłeś mi przed wywiadem, że chciałbyś być kiedyś trenerem, tym pierwszym trenerem, coachem. Jest to możliwe? Ale czego nie? Nie, no pytam po prostu, czy jest to możliwe w krótszej perspektywie? Oczywiście, że to jest możliwe. Mam taki bagaż doświadczeń z piłkarskich, że nie ma absolutnie żadnego problemu. Uważam, że miałbym dużo do przekazania i dużo do wniesienia. A ciężko w Polsce zostać trenerem? Nie wiem, myślę, że chyba nie. Jak jesteś dobrym trenerem i dostaniesz jakąś szansę, osiągniesz sukces jakiś, no to myślę, że nie. Myślę, że nie jest ciężko. Ale bardziej wiążesz swoją przyszłość właśnie z Polską czy z zagranicą? No bo za granicą, wiesz, no, jesteś dzisiaj oprócz Danii tego fucking Polak, to uważany za bardzo dobrego bramkarza, byłego bramkarza. Wiesz, że coś powiem, to ta książka czy coś, fucking Polak, ja to patrzę na życie, to było gdzieś tam 3 lata temu w Danii, to ja już o tym zapomniałem i podejrzewam, że tutaj ludzie też o tym zapomnieli i życie się toczy do przodu, to co było, to było, już tego nie wrócisz. Teraz jedynie co masz, na co masz wpływ, to jest to, co jest przed tobą, prawda? Także ja jeszcze raz mówię, jakiś tam człowiek popełni błędy, bo każdy popełnia błędy. Ja zapłaciłem za tą cenę i zdrowotną, i inną cenę zapłaciłem. I uważam, że ta kartka jest całkowicie już czysta. Czysta, tak? Dokładnie. Zaczynam nowe życie, mam jakieś nowe swoje cele i jeżeli zostanę trenerem, dostanę papiery, zdam kurs, to ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, żebym był tym trenerem. To jak jeszcze raz powtarzam, mam ogromne doświadczenie, grałem w reprezentacji, grałem za granicą, znam języki i nie widzę to, uważam, że powiem szczerze, żebym był bardzo dobrym trenerem. Ten najbliższy cel to pewnie zwycięstwo z Polonią Warszawa, ale już nie na boisku, ale... Nie, no to spokojnie, to jest... No ale też pewnie ambicjonalnie podchodzisz do tej kwestii, bo nie wierzę, że nie. Trochę mniej teraz, bo już właściciel jest inny, nie? Jakby to był inny właściciel, to tak, to na pewno. To no ale by, to jest to by mnie pewnie coś koło 1 000 000 złotych, tak? Które ci zalega Polonia Warszawa i to nie są małe pieniądze. Troszeczkę mniej, no ale to są duże pieniądze. Jak na polskie warunki, to są duże pieniądze. I na pewno tego nie odpuszczę, nie? Ale szkoda, że nie jest inny prezes, nie? Bo bym mu nie odpuścił. Nawet jakby, nie daj Boże, coś się sprawę tutaj nie tego, to bym do UEFA pisał, nie? Za 2 godziny jedziesz na bitwy warszawskiej. Teraz pytanie, z kim ty tam będziesz rozmawiał? To jest dobre wszystko pytanie. Wszystko się zmieniło. Na pewno będę z moim prawnikiem. A kto będzie? To będzie po drugiej stronie, bo nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie no wiem, bo czy... już jest Zbigniew Boniek prezesem, tak? Został wybrany kilka dni temu. No tak, i ja nie wiem, czy teraz już jest nowe rozdanie, czy są nowi ludzie, którzy będą w tym sądzie polubownym, czy jak to się nazywa, czy będzie jeszcze stara ekipa. Powiem szczerze, że dzwoniłem do swojego prawnika, pytałem, czy w ogóle sprawa się odbędzie, bo jest nowy prezes. I powiedział, że tak, że nie dostali żadnej informacji, że jest przełożona. No także jedziemy, zobaczymy. Nie? Twoje najbliższe cele? Najbliższe cele to jest tak, w końcu się przeszczepić, żeby normalnie, żeby już nie być uwiązany z tymi dializami. Mhm. Jeżeli się przeszczepię, no to wtedy zaczynam kurs na trenera. Jeżeli zdam egzamin na trenera, no to będę szukał gdzieś pracy jako pierwszy trener. No w tym motorze Lublin to tak na dłuższą metę chyba nie za bardzo, prawda? Ja powiem szczerze, jest bardzo fajna atmosfera, też... Ja wiem, ale nie wierzę, że twoje ambicje sięgają wyżej. No nie, ale no teraz trzeba wziąć pod uwagę, że też ludzie w jakiś sposób mi pomagają, nie? Bo wiedzą doskonale, że mam te dializy i też jakaś tam grupa ludzi z Piotrkiem Świerczewskim na czele mi zadzwoniła i też w tej trudnej sytuacji mojej życiowej mi pomagają, także wielki szacunek dla nich. I na dzień dzisiejszy jestem w motorze, ale tak jak mówisz, to nie są moje jakieś ambicje do końca i na pewno gdzieś kiedyś będę chciał spróbować coś innego, nie? Życzę ci powodzenia i zdrowia. Dziękuję za wywiad. Moim Państwa gościem był Arkadiusz Onysz. I naprawdę się tym nie przejmuję i tak kolokwialnie mówiąc, zwisem to. Zależy mi na opinii.